Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na kosmetyczną piątkę miesiąca. Jak co miesiąc od jakiegoś czasu, nie przedłużając, zaczynam. Teraz tak, dzisiaj nie mam żadnej pielęgnacji, ponieważ o pielęgnacyjnych nowościach, które mam, mówiłam Wam w ostatnim haulu kosmetycznym, który jest na kanale, możecie sobie wejść, będzie też link w opisie, ale mam kolorówkę i mam gadżety, powiedzmy, o których też bym chciała Wam powiedzieć. Jeden, który mi się świetnie sprawdza i jeden, który mi się nie sprawdził wcale. Zacznę może od kolorówki, a właśnie na koniec zostawimy te dwa gadżety. Jeżeli chodzi o kolorówkę, to na początek pokażę coś, co mi wpadło w ręce stosunkowo niedawno. Muszę to wygrzebać z siedzenia, na którym siedzę, z tej listy rzeczy, którą tu mam. I pokazywałam Wam ostatnio też w haulu moje zakupy z Nabli, czyli tą paletę Soul Blooming, więc stwierdziłam, że dzisiaj nie będzie jej w tym podsumowaniu. Jeszcze coś planuję dla Was z tą paletą, ale na razie może ją zostawię w spokoju. Możecie sobie tam na jej temat po prostu pooglądać. A dzisiaj pokażę Wam coś, co z tych całych zakupów nablowych najbardziej mi pasuje. Taka perełka, można powiedzieć, taki ulubieniec. I to jest Dazzle Liner. Też go w haulu pokazywałam, ale tutaj pokazuję jeszcze raz, bo naprawdę warto i zachęcam Was, jeżeli lubicie takie duochromowe rzeczy, zwłaszcza na powiekach, to zachęcam Was, żeby to kupić. To kosztuje 44 zł w drogeriach internetowych, w niektórych 53, nie wiem dlaczego, jest taka różnica, ale 44-45 zł to jest tyle, ile powinnyście za to zapłacić. I to jest Nabla Dazzle Liner, czyli eyeliner w kolorze Current Eden. I to jest taki duochrom, coś takiego jak takie alchemii, powiedzmy, w eyelinerze, mniej więcej, bo ten eyeliner mieni się na różowo i właśnie na taki jasny turkus, ale jaśniejszy niż na przykład w tym klasycznym cieniu alchemii z Nabli. I jeżeli chodzi o ten eyeliner, to on jest mega wydajny i co jest najfajniejsze, to można go stosować na różne sposoby i jest też mega trwały. Mega. Za dużo tego mega. Ale dobra, pomijmy. Jest bardzo trwały. Przede wszystkim jak go nałożyłam na przykład rano do makijażu, to do wieczora mi się trzymał. I to niezależnie, czy nałożyłam go jako eyeliner, właśnie jako samą kreskę, czy na całą powiekę, bo tak też go używam. Moim zdaniem to jest jeszcze fajniejsza rzecz niż na przykład właśnie takie foliowe cienie, bo on po prostu daje jeszcze mocniejszy efekt bez tego, że nie musimy używać jakiejś bazy właśnie pod te cienie i to się nam nie osypuje. On zastyga i po prostu nie brudzi, więc może się utrzymać cały, calutki dzień na powiece. Używałam go jako eyelinera, używałam go na dolną linię rzęs, używałam go również na rzęsy, jako tusz można go użyć. Jeżeli chcemy właśnie jakiś taki fajny, trójwymiarowy efekt błysku, ale widziałam, że można go używać też na ustach. To już też Wam mówiłam, ale nie próbowałam. Także jeżeli lubicie coś takiego, to to jest cudowność. To jest po prostu jeden z moich ulubieńców. Przypuszczam, że wyląduje we wszystkich możliwych ulubieńcach w tym roku, bo to jest dla mnie produkt z kolorówki, który na chwilę obecną jest topem. Właśnie, jak jesteśmy jeszcze przy Nabli i mówiłam o cieniu alchemii, to powiem Wam jeszcze o jednym cieniu, który możecie kupić pojedynczo z Nabli i to jest cień Absynt. Dlaczego mówię o tym cieniu? Bo ostatnio właśnie się zaczęłam zastanawiać, że wszyscy się podniecają strasznie tym alchemii, który mam tutaj. Natomiast mało kto mówi o Absynt. Absynt to jest bardzo podobny duochromowy również. Dzisiaj jesteśmy w duochromach. Duochromowy cień bardzo podobny właśnie do alchemii, ale on ma błysk troszkę bardziej rudawo-zielony niż alchemii. Alchemii jest takie bardziej cieplejsze, zmieszane z turkusem, z takim niebieskim. Natomiast właśnie Absynt jest zielono-ceglasty, zielono-rudy, ale też bardzo fajnie wygląda na powiekach. I jaką ma dla mnie przewagę nad alchemii klasycznym? Ma dla mnie pewną zasadniczą przewagę. On jest bardziej zmielony. Te drobiny są bardziej zmielone, przez co on się tak nie osypuje jak alchemii, bo alchemii, będąc, nie wiem, ulubieńcem wszechczasów, jeżeli chodzi o markę Nabla, to ma tą wadę, że się po prostu osypuje, bo te drobiny są duże. Natomiast alchemii ma trochę mniejsze, trochę bardziej zmieloną tą frakcję i po prostu lepiej się trzyma na powiece, lepiej się nakłada. Ja go używałam zarówno bez żadnej bazy, jak i z tą bazą z NYXa, z primerem. Także to jest bardzo fajny cień. Jeżeli nie do końca Wam właśnie pasuje alchemii sam w sobie jako odcienie, to sprawdźcie sobie ten cień. To jest około 20 paru złotych, 30. Już nie pamiętam dokładnie, ile te cienie kosztują pojedyncze. I to jest właściwie pierwszy duochrom, który ja kupiłam z Nabli jeszcze w tamtym roku, ale tak stwierdziłam, że właśnie warto go przypomnieć i zwrócić na niego uwagę, no bo nie każdemu do urody może akurat pasować ta klasyka
jeszcze raz powiem, klasyka alchemii, a ten cień naprawdę jest warty zachodu. Dodam jeszcze, że tym bardziej, że takich duochromów właśnie również możemy używać na usta, po prostu na podkład, na pomadkę, jeżeli chcemy uzyskać właśnie taki bardzo ciekawy efekt. Teraz w czasie, gdzie zbliżają się festiwale, gdzie już się dzieją takie bardziej wakacyjne rzeczy, można postawić na taki szalony look. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to są róże w kremie z Eveline. I na początku, jak do mnie przyszły, to podobały mi się, ale nie polubiłam się z nimi, jeżeli chodzi o właśnie nakładanie na twarz. Jakoś tak byłam przyzwyczajona i jestem w sumie w dalszym ciągu do tej palety Zoewy, którą mam Pink Spectrum chyba. I właśnie zaczęłam ostatnio próbować tych róży. I co się okazuje? Te róże są bardzo fajnie napigmentowane. To po pierwsze, zaraz Wam pokażę ten, którego ostatnio używałam. Ten? Nie. Zaraz. Uno momento. Pokażę Wam może tak. Te róże są bardzo fajnie napigmentowane. Tak, używałam ostatnio tego. I mają dosyć ciekawe kolory. Dosyć jaskrawe mogłoby się wydawać właśnie przy tym mocnym napigmentowaniu bez roztarcia. Dosyć takie intensywne, prawie neonowe. No może nie neonowe, ale właśnie takie mocne. Nałożę wszystkie i Wam pokażę na ręce, jak wyglądają. Wyglądają w ten sposób. Nie wiem, czy widzicie. Zaraz się Wam pokaże zbliżenie. I tak. I one mają taką fajną, kremową konsystencję. Mają ciekawy zapach. Jeżeli lubicie kosmetyki, które mają jakieś takie właśnie fajne zapachy kosmetyczne, to jest taki produkt. Natomiast jeżeli nie lubicie, to nie jest produkt dla Was, bo ten zapach rzeczywiście jest wyczuwalny przez jakiś czas, jak zrobimy makijaż. I one bardzo fajnie się rozprowadzają na kościach jarzmowych i bardzo dobrze się rozcierają, dając tak jakby za jedną aplikacją taki mocniejszy efekt. Nie, może zrobicie nimi taki delikatny makijaż kości policzkowych, róż po prostu nałożycie tak delikatnie, jeżeli dobrze rozetrzecie i nałożycie rzeczywiście tego bardzo mało, bo to jest wydajny produkt przez tą pigmentację, ale właśnie jeżeli chcecie uzyskać szybko efekt takich zaróżowionych policzków, no to ja Wam polecam te produkty, bo są po prostu bardzo fajne do tego. A ja się nie polubiłam z nimi na początku, dlatego właśnie, że nie mogłam sobie poradzić za bardzo z tą pigmentacją, bo jestem przyzwyczajona do tego, że jak używam właśnie Zoewy, takich wiecie, zwykłych w kamieniu rozświetlaczy, Boże, nie rozświetlaczy, tylko róży, to po prostu tego produktu trzeba nałożyć trochę więcej i troszeczkę przesadziłam, może na początku parę razy, no i nie byłam z nich zadowolona. Natomiast no teraz mi się właśnie ostatnio sprawdziły, ostatnie kilka filmów, które dla Was kręciłam, używałam tego różu takiego neonowego, który na kościach policzkowych właśnie przestaje być taki neonowy, jak go dobrze rozetrzemy. Co jest jeszcze fajną rzeczą w właśnie tych różach, to jest Blush Full HD. Tak się nazywa. Creamy Blush Stick. Co jest jeszcze fajnego w nich? To, że można ich używać również jako pomadki, bądź jako cienie do powiek, takie kremowe, które możemy potem wypudrować, na przykład przypudrować. Mogą być też właśnie bazą pod jakiś taki bardziej ciepły makijaż. No i na usta, jeżeli chcemy uzyskać taki fajny efekt, delikatny, bo tutaj już trzeba pracować nimi delikatnie, takiego koloru, który jest, ale nie od razu nie widzimy, że to jest taka, wiecie, nałożona pomadka po prostu na blachę, to te produkty też są bardzo ciekawe i bardzo fajne. Tym bardziej, że nie robią nic, testowałam na sobie, strasznego rzeczywiście, jak użyjemy ich troszeczkę inaczej niż są przeznaczone, zwłaszcza na usta. Ja dzisiaj jestem, jak widzicie, dosyć szybka, parę słów o wszystkim, a teraz przechodzę właśnie do tych dwóch, właściwie trzech, ale dwóch rodzajów gadżetów, które zwróciły moją uwagę w tym miesiącu. To jest coś, co ja kupiłam w ogóle w tym miesiącu. Słuchajcie, ja jestem ostatnią osobą we wszechświecie chyba, która wreszcie przekonała się do gąbeczek, bo już od jakiegoś czasu były na mojej liście takich rzeczy, które muszę kupić, sprawdzić i tak dalej. Jakoś nigdy nie trafiały do koszyka przy jakichkolwiek właśnie kosmetycznych zakupach, no ale w końcu się zebrałam i przy okazji właśnie kupowania tych rzeczy z Nabli dołożyłam sobie do koszyka też te gąbki. I słuchajcie, jeżeli myślę, że jestem ostatnią osobą we wszechświecie, ale jeżeli nie, jeżeli ogląda mnie ktoś, kto nie próbował takich gąbek, no to ja polecam jako ta ostatnia osoba, żeby sobie kupić i spróbować. Ten zestaw, bo to jest zestaw, kosztuje chyba 27, 26, 25 zł na Minty Shopie. I tak, jeżeli chodzi o te gąbki, no ja miałam do czynienia jak na razie tylko z tymi dwoma, to jest Blended i sprawdzają mi się świetnie, bo zauważyłam, że nawet te podkłady, które mam, które nie do końca mi się sprawdzały do tej pory przy nakładaniu pędzlem, robiły taką
gęstą warstwę, której ja nie lubię, ciężką na twarzy, to właśnie przy tych zwilżonych gąbeczkach robią po prostu fajny efekt, już nie mówiąc właśnie o podkładach takich troszkę lżejszych, bo możecie bardzo równomiernie takimi gąbkami te podkłady rozprowadzić. Ja używam ich również do nakładania pudrów sypkich właśnie na podkład i też sprawdzają się świetnie. Także jeżeli jeszcze nie miałyście z nimi do czynienia, wątpię, to spróbujcie, naprawdę. I możecie mi też napisać na dole, czy miałyście z nimi do czynienia, czy nie miałyście i jakie gąbki na przykład mogłybyście jeszcze polecić. Bo tak jak mówię, ja na razie spróbowałam tych dwóch i jestem bardzo zadowolona. Natomiast może są jeszcze jakieś lepsze. Ja nie mówię tu o Beauty Blenderze, bo wiem, że jest podobno najlepszy, ale jakoś nie przekonuje mnie cena i chyba nie jestem w stanie wyłożyć tam kilkadziesiąt złotych na coś takiego jak gąbka. A nie sądzę, żeby ten efekt był jakiś tak diametralnie różny. Tym bardziej, że z tego co na przykład kojarzę, co mówi Maxi, są świetne tego typu gąbki, na przykład z Vibo bodajże, więc raczej w takich granicach cenowych możecie mi coś fajnego polecić. No i nie tylko mi oczywiście, tylko innym widzkom również. Także to jest fajna rzecz, ale zrobiłam jeden błąd, bo oczywiście jak zrobiłam pierwszy raz makijaż tą gąbką, to popatrz co się stało. Ja ją zaczęłam tak pucować, żeby wyczyścić z niej cały podkład i tak dalej, wszystko, że ją rozerwałam. Także nie wiem, czy ktoś jest takim mistrzem jak ja, no ale tak mi się przydarzyło. A teraz słuchajcie, ostatnia rzecz, którą Wam pokażę dzisiaj. I ta ostatnia rzecz to jest szczotka Tangle Angel. To jest coś, co pokazywałam Wam też swego czasu w holu zakupowym, w którymś tam miesiącu, nie wiem, marcu, kwietniu. I byłam strasznie zajarana na tą szczotkę właśnie, bo wiadomo, one mają fajne właściwości i tak dalej, i tak dalej. Delikatnie rozczesują włosy, są tam antyseptyczne, nie elektryzują się włosy. No i jest to prawda, natomiast jeżeli macie gęste włosy, to się u Was nie sprawdzi. Tak jak nie sprawdziło się u mnie. Ja mam gęste włosy, wbrew temu jak one wyglądają, bo wyglądają po prostu przeciętnie, ale ja mam gęste, dosyć grube włosy i ja nie jestem w stanie, słuchajcie, wbić tej szczotki, przebić się przez te włosy za jeden raz. Ja muszę czesać włosy od góry, potem muszę czesać włosy od dołu, potem muszę rozdzielać na pasma i to jest tak jakby za dużo zachodu na to, żeby ogarnąć po prostu włosy z rana jak dla mnie, bo zazwyczaj robiłam to jakimś tam grzebieniem, co mi zajmowało 60 sekund, a przy tym ja się muszę po prostu namęczyć, żeby te włosy ogarnąć w całości. Także jeżeli macie gęste włosy, to nie będzie dla Was. Jeżeli macie mocne, sztywne włosy, to też nie za bardzo, bo ja już zauważyłam, że ta szczotka bardzo szybko mi się wygięła, te ząbki mi się bardzo szybko powyginały, bo one są po prostu dla mnie za miękkie. I ja oczywiście w dalszym ciągu jej używam, jak mnie najdzie, że tak powiem, wena. Natomiast no, uważam, że to, kurczę, no dla mnie, przy moim rodzaju włosów, przy właśnie gęstych włosach, długich włosach, no to nie do końca jest produkt, który się sprawdzi. Nie mówiąc już o tym, jak rozczesujecie włosy na mokro, rzeczywiście dłuższe i gęstsze, no to wtedy to kompletnie sobie nie radzi. Także mój grzebień, który miał iść totalnie w odstawkę, teraz przez większość czasu jednak działa. Natomiast no w odstawkę praktycznie poszła ta szczotka, a bardzo żałuję, bo miałam zwykłe Tangle Teasery i wydaje mi się, że jednak radziły sobie troszeczkę lepiej z moimi włosami, mimo że cenowo są tańsze. Także takie trochę zdziwienie, troszeczkę zawód. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle. Tak szybko dzisiaj, bo nie chcę Was zadręczać, bo ostatnia piątka miesiąca miała chyba z 20 minut z tego, co pamiętam, więc starałam się dzisiaj ogarnąć dużo szybciej. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Szulow, to możecie to zrobić klikając w subskrybuj, a jeżeli już subskrybujecie, a nie nacisnęłyście jeszcze tego dzwoneczka, co tam jest przy subskrybuję, to zróbcie to, jeżeli chcecie dostawać regularnie powiadomienia o każdym filmie, który pojawia się na moim kanale, bo jeżeli tego nie zrobicie, to po prostu nie zawsze będziecie je dostawać. Takie tam, wiecie, YouTube'owe różne dziwne przekręty, może nie przekręty, ale tam błędy, powiedzmy, systemów. O, może tak. Okej, kończę, moi drodzy, i widzimy się następnym razem. Pa!